pokażemy Państwu, jak prawidłowo myć i dezynfekować ręce. Higiena mycia rąk jest podstawowym i najważniejszym elementem profilaktyki przeciwzakażeniowej w opiece nad pacjentem. Podejdź do umywalki. Przed przystąpieniem do mycia rąk ściągnij z siebie wierzchnie odzienie, jeżeli ma długie rękawy. Ściągnij również wszelaką biżuterię, jaka znajduje się na palcach, oraz zegarki, bransolety i tym podobne. Do mycia rąk możemy użyć mydła. Natomiast do dezynfekcji zalecane są środki na bazie alkoholu. Zwilż ręce ciepłą wodą. Nałóż około 1 ml mydła na wewnętrzną powierzchnię dłoni. Najpierw pocieraj o siebie ruchem okrężnym wewnętrzne powierzchnie dłoni. Następnie połóż prawą dłoń na grzbiecie lewej. Przeplatając palce, pocieraj dłońmi o siebie. Teraz połóż lewą dłoń na grzbiecie prawej dłoni i myj o siebie, przeplatając palce, kilkukrotnie pocierając. Złóż razem swoje dłonie. Przeplatając palce, myj przestrzenie między nimi. Końce palców jednej dłoni umieść w drugiej i umyj. Następnie to samo zrób z palcami drugiej dłoni. Dokładnie umyj kciuk. Pocierając obrotowo zaciśniętą pięścią drugiej ręki, zamień ręce. Na koniec umyj jeszcze dłonie końcówkami palców, pocierając obrotowo do przodu i do tyłu wewnętrznej części drugiej dłoni. Spłukaj mydło ciepłą wodą. Osusz ręce ręcznikiem jednorazowym i wyrzuć go do pojemnika na śmieci, nie dotykając go. Dokładnie umyte ręce należy teraz zdezynfekować. Dezynfekcję również przeprowadzamy zgodnie ze schematem mycia dłoni. Do dezynfekcji należy użyć około 2 ml preparatu dezynfekującego na bazie alkoholu. Pamiętaj, że ręce należy myć przed każdym kontaktem z pacjentem, a także po wykonaniu czynności pielęgnacyjnych. Schemat prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk jest dostępny do pobrania w linku pod naszym filmem.